Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Grazie. Grazie tanto di aver venuto a questo incontro. Wielkie podziękowanie za przybycie na to spotkanie z papieżem. Zadaniem Piotra jest umacniać braci w wierze. Także wy zechcieliście tym gestem poprosić następcę Piotra, aby umocnił wasze powołanie, wsparł waszą misję, aby pobłogosławił wasz charyzmat. Ja pragnę to uczynić. Chcę potwierdzić waszą misję. Błogosławię wasz charyzmat. Czynię to nie dlatego, że on mi za to zapłaci, ponieważ ja pragnę to uczynić. Pójdziecie w imię Chrystusa na cały świat, by zanieść Jego Ewangelię. Chrystus was uprzedza, poprzedza, towarzyszy wam i niech doprowadzi do wypełnienia zbawienia, którego wy jesteście zwiastunami. Wraz z wami pozdrawiam wszystkich kardynałów i biskupów, którzy dzisiaj wam towarzyszą i którzy w swoich diecezjach wspierają waszą misję. W sposób szczególny pozdrawiam inicjatorów drogi neokatechumenalnej, Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Insieme a padre Mario Pezzi. Także im pragnę wyrazić moje uznanie i poparcie dla wszystkiego, co poprzez drogę czynią dla dobra Kościoła. Ja zawsze powtarzam, że droga neokatechumenalna czyni wiele dobra dla Kościoła. Tak jak powiedział Kiko, nasze spotkanie dzisiejsze jest posłaniem misyjnym, posłuszeństwie temu, o co prosił nas Chrystus. Jestem szczególnie zadowolony z tego, że wasza misja realizuje się dzięki rodzinom chrześcijańskim, które złączone we wspólnocie jako swoją misję uważają dawanie konkretnych znaków wiary, które pociągną innych do piękna Ewangelii zgodnie ze słowami Chrystusa. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Na podstawie tej miłości wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. I bądźcie jedno, a światu wierzy. Te wspólnoty powołane przez biskupów składają się z prezbitera i czterech lub pięć rodzin wraz z ich dziećmi, nawet dorosłymi, i stanowią misję Ad Gentes z nakazem ewangelizacji niechrześcijan. Tak więc jeszcze także tym, do których nie doszło jeszcze słowa Ewangelii. Niechrześcijanie ochrzczeni poprzez sekularyzację, światowość i z wielu innych powodów zapomnieli wiarę. Obudźcie tę wiarę.
Tak więc jeszcze przed słowem, świadectwem waszego życia, ukazujecie serce Chrystusowego objawienia, że Bóg kocha człowieka aż po oddanie się za niego w śmierci i że przez Ojca został on przywrócony do życia, abyśmy otrzymali łaskę oddawania naszego życia za braci. Współczesny świat potrzebuje tego ważnego przesłania. Ile samotności, ile cierpienia, ile oddalenia się od Boga w wielu peryferiach Europy i Ameryki i w wielu miastach Azji. Jak bardzo współczesny człowiek w każdej szerokości geograficznej potrzebuje usłyszeć, że Bóg go kocha i że miłość jest możliwa. Te wspólnoty chrześcijańskie dzięki wam, rodzinom misyjnym, mają to podstawowe zadanie, aby uczynić widzialnym to przesłanie. A jakie to przesłanie? Chrystus zmartwychwstał. Chrystus żyje. Chrystus jest żywy pośród nas. Wy otrzymaliście siłę pozostawienia wszystkiego i wyruszyć do ziem dalekich dzięki drodze inicjacji chrześcijańskiej, przeżywanej w małych wspólnotach, w których odkryliście ogromne bogactwa waszego chrztu. To jest droga neokatechumenalna. Prawdziwy dar opatrzności dla Kościoła naszego czasu. Jak potwierdzili to już moi poprzednicy, przede wszystkim święty Jan Paweł II, który powiedział do was te słowa: uznaję drogę neokatechumenalną jako drogę formacji chrześcijańskiej, ważnej dla społeczności i dla współczesnych czasów. Droga opiera się na tych trzech płaszczyznach Kościoła, jakimi są słowo, liturgia i wspólnota. Dlatego nieustanne i posłuszne słuchanie Słowa Bożego, celebracja eucharystyczna w małych grupach po pierwszych nieszporach niedzielnych, celebracja juczni w rodzinie, z dziećmi i dzielenie się własną wiarą z innymi braćmi są źródłem wielu darów, którymi obficie obdarował was Pan, jak na przykład licznymi powołaniami do prezbiteratu i życia konsekrowanego. Widzieć to wszystko jest ogromną pociechą, ponieważ potwierdza to, że Duch Święty jest żywy i działa w swoim Kościele również i dziś, iż odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka. Przy wielu okazjach uczulałem na konieczność, że Kościół musi przejść od duszpasterstwa zwyczajnie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego. Ile razy w Kościele Jezusa mamy w środku, zamkniętego, i nie pozwalamy mu wyjść. Ile razy się tak dzieje? Jest to rzecz najważniejsza do zrobienia, jeśli nie chcemy, aby nie zastały się wody w Kościele. Droga od lat realizuje tę misję ad gentes spośród niechrześcijan dla zaszczepienia Kościoła, nowej obecności Kościoła tam, gdzie go nie ma, albo gdzie nie jest już w stanie dotrzeć do ludzi.
Ileż radości dajecie nam swoją obecnością i waszą działalnością, powiedział do was błogosławiony papież Paweł VI podczas swej pierwszej audiencji z wami. Również i ja czynię swoimi te słowa i pragnę dodać wam odwagi, byście szli do przodu, powierzając was Najświętszej Maryi Panny, która natchnęła drogę neokatechumenatu. Ona wstawia się za wami przy swoim boskim Synem. Najdrożsi, niech Bóg wam towarzyszy. Wyruszajcie z moim apostolskim błogosławieństwem.